Skąd wzięli się Łużyczanie? Jaka jest ich wczesna historia? Co wspólnego z Serbami mają Serbo-Łużyczanie, zwani Sorbami łużyckimi? Jak powstały Łużyce? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w tym materiale, będącym pierwszą częścią filmów poświęconych historii Łużyc. W dawnych czasach, żyjący w tak zwanej Protosławii, więc w kolebce słowiańszczyzny, w której lud słowiański wyodrębnił się z innych indoeuropejskich ludów, Słowianie rozpoczęli swój wielki podbój Europy. Rozprzestrzenili się oni z terenu wschodniej Polski oraz dzisiejszej Ukrainy na tereny Moskwy od wschodu, Holsztynu od zachodu, Bałtyku od północy i Hellady od południa. Słowianie wyruszyli pod mnogimi szczepami, wówczas jeszcze nie różniącymi się od siebie. Wszak z ich mowy dopiero później miały powstać gwary, dalej języki, a za pomocą języków dalej narody. Na tereny między aktualną zachodnią Polską a aktualną Saksonią przybył szczep Słowian, który później nazwał się od słowa Syrb. Stworzyli oni tam tak zwaną Białą Serbię, będącą praojczyzną aktualnych Sorbów i być może Serbów. Według mitu założenia Serbii, to z Białej Serbii praserbowie wyruszyli na podbój imperium wraz z innymi Słowianami. Praserbowie dotarli na Bałkany i tam stworzyli Serbię. Ci zaś Serbowie, którzy zostali w Polsce, rozpoczęli dalszą ekspansję w stronę zachodu, docierając aż do Turyngii. To na tych ziemiach Białoserbowie stali się Sorbami i później Łużyczanami, do dziś zwanymi Sorbami i Serbami Łużyckimi. Wspólne pochodzenie Serbów z Sorbami jest wiadome poprzez to, że oba te narody są narodami słowiańskimi. Z tej samej przyczyny my, jako Polacy, jesteśmy z nimi spokrewnieni. Lecz geneza jednych poprzez drugich jest już mocno dyskusyjna. Biała Serbia to pewnego rodzaju mit kulturowy, który albo był realny, albo nie. Na pewno pochodzenie nazwy Serb oraz Sorb wywodzi się z prasłowiańskiej nazwy Paserb, oznaczającego dziedzic. Dalej słowo to przeszło w Syrb. Z tego prasłowiańskiego słowa wzięły swoją nazwę plemiona Sorbów i Serbów, bo one same nazywały się dziedzicami swoich ziem, o które musieli ciągle walczyć. Nazwali się więc Syrbami i dopiero później u jednych przeszło to w Serbów, a u innych w Sorbów. Analogiczny proces zaszedł w prasłowiańskim słowie brl, oznaczającym bagno, które wraz z czasem przeszło w Berl i dało początek nazwie Berlin. To już na marginesie. W dawnych czasach nie było ani narodu polskiego, serbskiego czy sorbskiego. Byli po prostu Słowianie, nasi przodkowie. Nie było też podziału na języki polski, serbski, sorbski, czeski i tak dalej. Był tylko język prasłowiański, który później zaczął się dzielić. Oba plemiona, Serbów i Sorbów, zaczerpnęły swe nazwy od słowa Syrb. Tak samo jak Polacy, którzy wzięli się od plemienia Polan. Polanie wzięli swoją nazwę ze słowa pole, dlatego nazywali się Polanami, bo żyli na polach. I tak samo na polach powstało inne plemię słowiańskie, Polanie spod Kijowa. Oni również nazywali się Polanami. Także można powiedzieć, że zarówno Lech, jak i Rus byli Polanami. Ten przykład dobrze pokazuje, że wspólna nazwa nie jest żadnym dowodem. Nazwy plemienne i geograficzne wśród Słowian często się powtarzały, niezależnie od siebie. W taki sposób Sorbowie, czyli przodkowie Łużyczan i ich Biała Serbia, nie musiały mieć żadnego powiązania z plemieniem Serbów bałkańskich. To tyle, jeżeli chodzi o etymologię słowa Serb i Sorb. Wzięły się one ze słowiańskiego słowa Syrb, oznaczającego dziedzica. Wbrew serbskiej narracji historycznej, podobna nazwa nie jest podstawą do uznania, że Sorbowie pochodzą od Serbów lub na odwrót. Serbowie Łużyccy pochodzą z Białej Serbii, a czy Serbowie Bałkańscy również z niej pochodzą, to jest niewiadome. Równie dobrze mogą pochodzić z innych terenów słowiańskich.
przyjmując jedynie nazwę Serbowie, czyli dziedzice. Na pewno jednak wszystkie te szczepy mają swoje korzenie w kolebce Słowian, którymi wszyscy jesteśmy. Nazwa Łużyce wzięła się zaś ze słowa łuk, oznaczającego mokradło, ziemię bagnistą. Od słowa łuk, od którego pochodzą Łużyce, pochodzi również słowo kałuża, czyli niewielkie zagłębienie wodne. Oba te słowa, kałuża i Łużyce, mają więc związek z wodą. I pierwotnie nazwa Łużyce była tylko geograficzną nazwą krainy bagnistej, na której żyły pewne odłamy białosorbów. W VII wieku naszej ery Łużycami władał książę Derwan. Były to czasy walk Słowian z cesarstwem Franków. Tereny Serbów łużyckich były polem starć i niejednokrotnie były przez Franków okupywane. Słowianie na wschód od Łużyc byli zaś najeżdżani przez Awarów i również okupywani. Mimo to pamiętajmy, że zachodnioszczepowy Słowianin to nie Moskal i Mongołowi płacić nie będzie. Znane są słowa Dobryta, jednego z wodzów, który tak orzekł do okupanta żądającego daniny. A któż się taki narodził i po ziemi stąpa, my doń przywykliśmy brać, a nie dawać. A to nam zapewnione jest, dopóki mamy w rękach miecze. Trwały więc walki o wolność do czasu, aż na terenie Słowiańszczyzny pojawił się Samon, zwany później Wielkim. Prawdopodobnie handlarz z cesarstwa Franków, który jednak postanowił zawalczyć po stronie Słowian. Zawalczył on najpierw w bitwach przeciwko Awarom, by wyzwolić Słowian z Moraw i Panonii, co zapewniło mu szacunek i pozycję. Samon na słowiańskim wiecu w 630 roku został obrany na wodza państwa, które powstało na terenach wyzwolonych od Awarów Słowian. Bazując na zachodnim typie administrowania, powstało pierwsze państwo słowiańskie. Słowianie nie tworzyli wcześniej państw, preferowali system powiązanych ze sobą grodów plemiennych, których my państwami nie nazywamy. Tak pierwszym państwem słowiańskim stała się tak zwana Samonia, więc Imperium Samona, które obejmowało wyzwolone od Awarów tereny słowiańskie. Były to Czechy, Morawy oraz jeszcze Słowiańska, wówczas Austria i Karantania. Frankowie byli z początku zadowoleni z pozbycia się Awarów, lecz nie podobało im się wcale pojawienie się nowej potęgi. Król Franków nie miał zamiaru wchodzić w sojusze z ludem niechrześcijańskim, dlatego gdy Samon odmówił podporządkowania się Frankom, doszło do wojny. Okazało się to zbawienne dla łużyckiego Derwana. Łużyce zostały przez Słowian Panońskich odbite i weszły w skład państwa Samona. Stało się to po przegranej Franków i wygranej Słowian w bitwie pod Wogastisburgiem. Trwał tak ten słowiański mir, dopóki państwo Samona upadło, czyli prawdopodobnie po jego śmierci. Choć są teorie, że przetrwało ono i przekształciło się w państwo wielkomorawskie. Tak też Łużyczanie znów znaleźli się w strefie zainteresowań Franków. Mimo to, na przełomie 8-9 wieku, Miliduch zjednoczył plemiona łużyckie i stworzył Zjednoczony Związek Plemion Łużyckich. W jego skład wchodzili Głomacze, Milczanie, Bieżuńczanie oraz Łużyczanie Właściwi, czyli tak zwani później Dolno-Łużyczanie. Mimo tego Zjednoczone Państwo Łużyckie nie przetrwało długo. W 805 roku Frankowie pokonali Siemiła, czyli księcia plemienia łużyckich Głomaczów. Siemił został zmuszony do poddania się, a Frankowie zażądali od niego jego dwóch synów w ramach zakładników. Rok później w bitwie zginął sam Miliduch, zjednoczyciel i wódz wszystkich plemion łużyckich. Część władców łużyckich poddała się, tak zrobił wódz Kolendyczów, Tęgło, który złożył hołd królowi Franków i cesarzowi rzymskiemu, Ludwikowi I. Reszta władców została zabitych. Tutaj skupmy się na państwie Franków. Ich królestwo pod wodzą Karola Wielkiego zostało przemianowane przez papieża Leona III na cesarstwo, a sam Karol na cesarza rzymskiego. Tak odrodziło się upadłe wcześniej cesarstwo rzymskie. Po Karolu na tronie zasiadł Ludwik I, wspomniany wcześniej. To jemu hołd złożył łużycki książę Tęgło. Cesarstwo frankijskie odbiło wiele terenów, w tym m.in. pierwszych Niemców, czyli Saksończyków,
Jednak w 843 roku traktat Verdun podzielił cesarstwo frankijskie na trzy inne państwa. Tak powstało państwo zachodniofrankijskie, państwo środkowofrankijskie oraz państwo wschodniofrankijskie. I dały one kolejno początek dla państwa francuskiego, włoskiego oraz niemieckiego. I to ostatnie, państwo wschodniofrankijskie pod wodzą Ludwika II, w którym dominować zaczęli osadnicy z niemieckiej Saksonii, czyli obecnie Dolnej Saksonii, przybrało w 962 roku miano Królestwa Niemiec. Tak zaczyna się historia państwa niemieckiego w ramach Cesarstwa Rzymskiego. Zmieniła się nazwa i zmienił się lud, lecz dla Łużyczan oznaczało to tyle, że teraz zamiast z Frankami walczyć będą z Niemcami. To koniec pierwszej części mojego materiału o Łużycach. Omówione zostało pochodzenie nazwy Łużyce, teoria Białej Serbii, wczesna historia Łużyczan i ich zmagania z Frankami. Kolejny materiał z tej małej serii będzie dotyczyć łużyckich zmagań już z Niemcami.